Hej, hej, witam was kochani w kolejnym odcineczku z Bloons TD6. Przed nami kolejna część Odysejki. Spice Island, Hard Rivers, tylko Rivers, więc... Rivers! Więc raczej nic tu się nie powinno nam złego dziać, więc sobie zapodamy tutaj o właśnie o Quincy'ego. Tutaj o sobie zapodamy gdzieś naszą darmową małpkę. I jedziemy, moi drodzy, jedziemy do 78. Okejos. Co ja będę budował i gdzie ja będę budował? Nie mam żadnego pojęcia. Co ja będę chciał od życia? Nie mam żadnego pojęcia. Czy będziemy tutaj grać nasze subiki? I jest takie wysokie prawdopodobieństwo. Czy stawiamy nasze farmy? Z pewnością co najmniej jedną. Mogę tego Quincy'ego tu nie stawiać, tylko albo go tak postawić, żeby tu koło niego jeszcze farma weszła, ale chciałem zgridować sobie widoczność na suba potencjalnego, nie? Bo teraz tu widzimy tyle. Tu jak powiększę zasięg, to będę widział też tu wszystko, nie? Więc w zasadzie zostanie mi tylko ten kawałek niewidoczny. I tutaj pamiętamy o tym, że prawdziwa siła suba to widoczność mapy, a nie tylko popping. Nie tylko popping, ale również widoczność mapy. To jest prawdziwa siła suba. Dobra, odpalimy sobie farmę numer 1. No i sub nie będzie miał alchemików u nas i to jest też taki mały problem suba, że nie będziemy mogli go tutaj zalchemizować, chyba że tutaj postawimy suby i tutaj alchemika, ale wtedy alchemik nie będzie mógł trafić na inne nasze towerki, więc no tu musimy mieć takie rzeczy na uwadze. Może byśmy, kurczę, ta druga farma mi teraz przeszkadza, bo będę musiał wydać 1000, żeby ją postawić. Trochę nie halo mi to ten, nie halo mi to trochę pasuje, więc... Więc nie wiem, chymy, co zrobimy, chymy. Kupimy se 2.00 farmę. Myślę, że to będzie dobry początek naszego myślenia, co dalej, chymy. Chymy. No podnosić za 1000 tego krzaka, żeby postawić se farmę, no możemy być zmuszeni, Natomiast na razie coś tutaj się nerwowo robi, więc sobie postawmy tutaj jednego subika na przykład, o, żeby miał tutaj widoczność. Dajmy mu na razie tylko Twin Gunsy, nie musi na razie mieć widoczności na całą mapę. Jak coś tu przylikuje, to on se tu będzie strzelał, nie? Na razie czujemy się spokojniejsi w kwestii popów. O, on se tutaj radzi, nie? On se tutaj się odwróci w razie czego. Jak coś go minie i on se tam dostrzela, nie? Na razie się nie denerwujemy, tylko zastanawiamy się, gdzie następną farmę postawimy, nie? Możemy mu dać na razie ten Advance Intellect, niech on se tam wcześniej strzelo, nie? Tym bardziej, że on będzie kamo widział w zasięgu Quincy'ego, więc jest w porządku, Dobra, wywalmy to w cholerę tego habuzia. Wcześniej wywalę, tym mniej będzie zasłaniał naszemu subikowi. Zbierzemy teraz sobie na drugą farmę. Trochę to opóźni nasze farming gegangen, ale no cóż, zrobimy. Nic nie zrobimy, moi kochani. Nic z tym nie zrobimy, jak się dało ciała w postawieniu Quincy'ego, to trzeba dalej kontynuować to ciało. Zrobimy tak, żeby był widok mapy dla naszego subika jeszcze pełniejszy. No mamy problem tutaj z początkową fazą mapy, z jej widocznością, ale tego już nie obejdziemy, Nie chcę tam suba stawiać, bo chciałbym, żebyśmy ledy jakoś rozbijali najpierw. I nie mam pomysłu, co z tymi ledami my zrobimy. A co zrobimy z kamoledami? Ocie panie. Ile tu jest pytań, jak wiele pytań, jak ma odpowiedzi, a możemy tutaj strollować i koło subów postawić alchemika? Czy tu mi wejdzie chata na tą wyspę? Wejdzie, ale ja robimy to. Robimy to, moi kochani, to będziemy robić. Dobra, tylko najpierw zróbmy te markiety, bo... Czyż myśmy ledy rozbili tą pasywką Quincy'ego, że co nam co trzeci strzał robi bum bum? Naprawdę? O, no. Bum, 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 bum. A, bum, jeden led nam uciekł, bum, drugi led nam uciekł. Kolce rozbije, ale nie zabije. Jeden życia straciliśmy, bierzemy w ciemno, bo market budujemy. Jezu, dobra, weź tam airboosty. Bo tu się robi nerwowo. Zrób te airboosty. Następne ledy będą dopiero w której? 30 której? W 37, dobra.
Więc musimy się na tą czystą siódmą troszeczkę lepiej przygotować. Aniżeli tylko liczyć na co trzeci strzał Quincy'ego. A nie tylko liczyć na co trzeci strzał Quincy'ego. Ale mam tutaj generalnie super bombastyczny pomysł. Boże Macieju, jaki jesteś genialny czasem. Tu sobie gdzieś postawimy chatę, tak. Chata, narożna chata wuja Toma. Narożna chata wuja Toma. I tu ma nam wejść jeszcze alchemik. Maciej, ty jesteś genialna sucz. Ty jesteś genialna sucz. I zrobimy tak. I to będzie nasze super akcja, bo będzie teraz miało kamoledy. Ej, ale ty nie rzucaj tam. W sumie też możesz mieć kamoledy, nie? Jak ci tam rzuca alchemik. no i dobra, no i jest w porządku. Jeszcze jakby mi tu bumerang wszedł, to już w ogóle, ale to wydaje mi się, że bumerang ma za duże dupsko, żeby tu się gdzieś zmieścić po tej chaty, nie? No bumerang już ma tutaj za duże dupsko, więc nie wejdzie, nie wejdzie, no nie wejdzie. Jakby nie wpychać, nie wejdzie. Zbliża się Moab, więc zapodamy sobie Armor Piercing Darty i troszkę lepszego Alchemizatora. I jak tam nasza widoczność? Zaczyna się tutaj na traku, przechodzi na całość tutaj, wychodzi tutaj, chata obejmuje tutaj, on obejmuje dalej tutaj. Czyli tu tylko kawałka nie widzimy i tutaj. Elegancko. Incoming, incoming, a my tu mamy naszego suba, który już jest mordercą. Na szczęście nie musimy się tutaj stresować, bo tutaj tylko jungle drumsy w takim razie damy, skoro to ma służyć tylko naszym subom, to jungle drumsy i dla pewności kamo, gdyby coś tam się tutaj działo niedobrego, to niech ma to kamo, gdyby tam, nie wiem, coś minęło nasze małpki, które mają widoczność kamo, to żeby on się nie stresował i żeby mógł zawsze to kamo bić. W związku z tym, że tu mamy i chatę alchemika, to zdecydowanie to jest dla mnie miejsce na mojego drugiego suba, bo to będzie mój main popping power, więc mój main popping power musi mieć alchemizację i musi mieć chatę, bo może mu tam maybiza podamy, a może zaszalejemy i nazbieramy na homeland defensa, na homelessa defenda. Zobaczymy. Na razie budujemy to, co chcemy zrobić, czyli podstawowa nasza źródła obronne, czyli mamy oba suby na 2.04 i jesteśmy bezpieczni, zalchemizowane, jest spoko. W związku z tym, że ten złodziej kradnie tego alchemika, to zróbmy mu chociaż czwarty tier, żeby cokolwiek robił pożytecznego, skoro i tak kradnie alchemika. No i co? Fajnie było, jakby gdzieś tu tak shooter jeszcze wszedł, ale nie bardzo chce się tutaj zmieścić ten tak shooter. Tu pewnie gdzieś by wszedł. To nie jest głupie miejsce tutaj dla tak shootera. Na rozbijanie jakichś badziewnych moabków, bo ma fajny narożnik. To nie jest złe miejsce dla tak shootera. Znam gorsze, to sobie takie kupmy, takiego overdrive'ika tutaj na rogu. On nie będzie miał kamo niestety i to jest jego problem, natomiast no... Damy tutaj też boomeranga, żeby w razie czego rozbijał to, co tamten się będzie działo i będzie miał przy okazji ledy. Oczywiście też nie będzie miał kamo ledów, ale pamiętamy o tym, że kamo ledy my mamy tutaj w naszym main popping powerze, a to jest nasz support. Na kamoledy możemy sobie w sumie jeszcze wymyśleć, tutaj postawić, a czy może go tutaj gdzieś? Halo? Wepchamy. Jest piksel! Jest łepek! Na kamoledy to my sobie tutaj wrzucimy o takiego jeszcze snajperka, niech on sobie tam bouncing baletuje, jak ma ochotę, tak zwany BB Sniper, czyli bouncing bullet. Niech on sobie tam buletuje, jak ma ochotę. No i tyle, no. Cóż możemy jeszcze tutaj zrobić? Na 63 nie umrzemy. Więc no, Boom. Na co my teraz zbieramy tak w ogóle? 7000, co MIB se tu zrobimy za 8 koła? No nie, no po co nam teraz MIB? No ten alchemik niby może zmisować i teraz dać dartowi albo snajperowi, no ale co? Kamoledy mamy w snajperze zawsze w gratisie, kamoledy mamy w większości przypadków w naszym darcie. No więc chyba się nie obawiamy niczego, nie boję się, gdy ciemno jest i takie tam. Możemy sobie dostawić jeszcze, zmieści się gruby druid? Zmieści się. A tutaj? Czy tutaj się gdzieś zmieści gruby druid? Halo? Jestem druid, mam grubą dupę. Chcę się tutaj zmieścić.
Dobra, druid jest za grubo dupny, więc tutaj musi się wejść, nie będzie koło chaty. Za karę, że nie będzie koło chaty, to będzie tylko trzecim tierem, nie? Damy mu jeszcze jakieś ledy. Niech mo. Niech z łapy też ledy bije. No i tyle, no. Nie boimy się już raczej. Raczej się już niczego nie obawiamy. Nazbieramy pieniądze, kupimy sobie subkomandera. No jeszcze tego nie kupowaliśmy w tej Odysei, no to pora na subkomandera. Gdzie was przepraszam za to, że jak zwykle wymyślam jakieś niestworzone rzeczy i że robię te Odyseje tak jak nikt inny nie robi, wstawiając jakieś towery, których nikt nigdy nie korzysta. Albo nimi nie robi tej Odysei, no ale no cóż, no. Ja se staram każdą Odyseję rozmaicać, brać inne towery. W tamtym tygodniu żeśmy się na Magiera nastawiali, w tym tygodniu idziemy sobie wyżyczkami Primary głównie, jedną mapkę robimy sobie subami, bo dawno nie mieliśmy subkomandera i teraz jesteśmy po prostu mocarni. Subkomander z zasięgiem naprawia całą mapę, zobaczcie co on robi, no potwór, no potwór, no potwór! Potwór, nie potwór, byleby dobrze strzelał w balony, znaczy w otwór. Czyli ten, wiecie, tam jak balon jest, to na dole ma taki otwór, nie? Co się zakręca, nie? Wiecie o co chodzi, tam się dmucha, nie? Robi się... I później się robi supełek i to powietrze nie wychodzi z balona, nie? Także potwór, nie potwór, byleby celował w otwór balona. No i byleby miał też balon, otwór, nie? I sobie myśli, co on tam pieprzy? No bo nie chcę powiedzieć przysłowia, które jest chamskie, brzydkie i tak dalej. Ubieram to w nic nieznaczące historyjki. A kto mądry, to zrozumie. O co kaman, nie? A Maciej zbudował z tego historię a la Krzysztof Cheeseburger. Bo to jest dowcip dla inteligentnych. Wszyscy mówią, ale ten cheeseburger głupie dowcipy powiada, nie? To są dowcipy dla inteligentnych. Skoro nie rozumiesz, to znaczy, że jesteś debilem. To rozumieją tylko inteligentni ludzie te dowcipy. A. 13 tysięcy, czy my coś jeszcze będziemy budować? Z chaty nic nie chcę budować, bo nie chcę bufować primary trainingiem samego kusznika. Jeden miałoby to uzasadnienie, gdybym zrobił crossbow mastera. To miałoby to uzasadnienie, więc najpierw zbiorę crossbow mastera, a później w takim razie podniosę chatę. 17 tysięcy jedna farma, 18 800 druga, czyli mamy zarobek na farmach, jest dobrze. Crossbow master teraz naszą kolejną inwestycją. On będzie troszeczkę mocniejszy niż Tagzon, szczególnie, że on będzie tutaj z alchemikiem już zaczynał strzelać w takim razie najprawdopodobniej w Moaby i w BFB. Już w tym momencie zacznie też strzelać, mam taką nadzieję, jak go powiększymy. O, widzicie? Już zaczyna tam się wychylać. Widać, że tam jakaś strzałka leci, nie? O, strzela co jakiś czas. No i dostanie teraz primary training, więc będzie miał jeszcze lepsze strzelanie i primary mentoring, żeby miał in radius get one upgrade for free, increased range. I na ten range nam nas najbardziej zależy, żeby nasz crossbow master już tam szczelał, szczelał i szczelał. O, i teraz nasz alchemik... To nie wiem, gdzie on dostał increased range. Szczerze, to nie zauważyłem tego Increased Range'a, ale spoko, ale spoko. Ale niech będzie, w związku z tym, że się i tak niczego nie boimy, to niech będzie. 7-8 nas jeszcze te kamo ceramiki mogą troszeczkę ten po nerach zlać. Ale mamy Crossbow Mastera, to raczej nie powinny. I mamy Subcommandera, to też nie powinny, nie? Subcommander to jest jednak gość. To jest jednak gość. Jeszcze ninja żeśmy nie stawiali na tym ranie. Więc sobie postawimy ninja jeszcze. I działa nie stawialiśmy. Oho, i działa nie postawię. Wziąłem działo na Odyseję i jeszcze go nie postawiłem ani razu. Maciej, jak śmiesz. No i go nie postawię. Resztę stawialiśmy, tak? No bo mamy wszędzie zero, to musieliśmy stawiać. Chociażby na tej mapie. A bumeranga stawialiśmy jednego, dwóch, nie stawialiśmy jeszcze bumerangów. Może na następnej mapie nam się przydadzą dwa i zobaczymy. Ale mam wyrzuty sumienia, no 7-8 była groźna, nawet doszła do pierwszego zakrętu. Nawet doszła do pierwszego zakrętu. Było groźnie i przed nami high finance. No i jest dramat, bo nie dość, że alternaty to i do 80 i o Jezu.
No i się boję w tym momencie, bo no jak na razie cztery mapy bez śmierci. Chymy, dobra. To sobie będzie szło tędy i wychodziło tędy, a druga będzie szła tędy i wychodziła tędy. Więc teraz pytanie, czy gdzie tu tego ninjitsu postawić, żeby łapał wszystko gdzieś tu? Czy w ogóle na dole olejać ten mostek i będzie część szła tu, część tu i po prostu go postawić tu? Tego ninjitsu naszego? Bo wtedy sobie tutaj coś jeszcze będziemy dostawiać później? Jakieś działka, jakieś coś? Tylko ten ninjitsu. No niby ma widoczność dość dużą, nie? Niby ma widoczność dość dużą tam na przód. Dobra, sprawdźmy to. Sprawdźmy to, let's go! Oczywiście to jest alternate, więc nasz Quincy nie będzie miał widoczności na nic. O Jezu. Seeking shurikens! Dobra. Ninja dyscyplinę! Ninja dyscyplinę! Szybko ninja dyscyplinę! Nie! Kolce, ratujcie mnie, kolce! Nie! Straciliśmy życia trochę, dobra. Ninja dyscyplinę. I dom kamo! Idą kamulusy. Kamulusy. Sharp shurikeny, poproszę, kamulusy. Jak mnie cisną kamulusy. Bij, zabij kamulusy. Nie. Znowu czerwony nam uciekł, nie. Czarny już? Skąd ten czarny, nie? Kolce. Szybko. Dobra, double shot. Dobra, ale zaraz ledy by doszły. W ogóle to czemu ja sobie darmowe małpki nie postawię dziś, nie? Żeby tutaj chociaż coś próbowała, że robi. Dobra, niech ona sobie tu stoi i próbuje, że coś robi. A my teraz pomyślimy o kamokamolusach. Kamokamolus. Ale to będzie gruba mapa. Chyba zginiemy. Zginiemy. Pewnie nie raz. Pewnie nie dwa. Czy ja chcę Quincy'ego postawić? Nie chcę, kochani, bo ja tu muszę... Kame Alchemion. Kame Alchemion na Stronga. I czekamy na... ledy. Właśnie nadchodzą ledy. Wyczyszczone, wypieszczone. Teraz możemy tego Quincy'ego postawić. Chyba mam taką nadzieję. Czy snajpera? Nie no, Quincy'ego niech już łapie levele, bo te jego skille się mogą szybko nam przydać. Gdzie sobie postawimy Quincy'ego? Gdzieś obok, nie? Nie bardzo tu jest dobre miejsce na tego misia. Tu by było najlepiej, ale to trzeba by było to... 750! Zgłupieli! Dosłownie zgłupieli. To ja go postawię tu, o. Nigdzie nie mogę go fajnie postawić, to jest dramat. Tu może nie będzie źle. Będzie łapał tą ścieżkę powrotną i tutaj mostek. No, to nie będzie źle. I tu już będzie strzelał na mostek. A z tego tą ścieżkę powrotną całą będzie miał. Dobra miejscówka dla Quincy'ego. Niech będzie. To takie też miejscówki są w stylu Maciejowym, czyli... Gdzie by tu postawić, żeby było śmiesznie, nie? Nie do końca musi działać, nie do końca musi to być najlepsza lokalizacja, ale żeby było śmiesznie. I przede wszystkim to jest najważniejsze w Maciejowym balonowaniu, żeby było śmiesznie. Bizabi. Dobra, mamy kamoledy. Trzeba by gdzieś postawić jakieś farmy. Jakieś farmie by się chciało gdzieś postawić? 1500, ile? Chryste panie, 1500. Jeju. Jeju. 1500, żeby se farmę postawić. Ja bym chciał tą farmę postawić, tylko gdzie te farmy? Ciekawe, czy tu by weszły dwie farmy, co? Czy to się da sprzedać w ogóle? Nie da. To się da. 1500. Dobra, sprzedajmy to. Może tu wejdą dwie, co? Jakoś tak na
chama. Taką nadzieję, bo jest dramat, jest 27 matura, ja nie mam nic na Moaba. A to będzie pancerny Moab, przypominam. Pancerny! Może się snajpera postawi nawet. Skill, skill, skill! Come on, come on! No nie wiem, czy to wejdą nam dwie farmy, tak szczerze mówiąc. Jak najbardziej na chama na rogach. Dobra. Och, come on, kamoledy, nie! Come on, kamoledy, nie! No, bigo ninja, dobrze. Come on. Czekaj, ja mam takiego słabego popa. Dlaczego mój pop jest taki słaby? Taki słaby, słabiutki. Czy tak z shooterek nie wejdzie? Wejdzie. Niech sobie tu stanie tak shooterek, no. Niech sobie tutaj stanie tak shooterek. O Jezu, Jezu. Dobra, żyjemy. Żyjemy, 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 podniesiemy sobie tak shooterka. Oj. Oj, come on. Jak to mówi Quincy. Oh, come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. No, jakieś kamo idą, badziewiaki. Ten w tym krzaku siedzi, dobra. Robisz za partyzanta, to masz trochę ci. Zrobię ci kuszę. Partyzancko kuszę dostaniesz. Partyzancko kuszę. Oj. Partyzancka kusza, let's go. A, od razu chłop tamten. I very quick shoty. Teraz będzie partyzant tam zasuwał. A, aż wyciągnął całą falę na górę partyzant. Dobra, 35 można by się było przygotować na Moaba, ale sprawdzimy jeszcze, czy tam wejdzie nam druga farma, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Szczerze mówiąc nie pamiętam, więc... O Jezu. Come on! Och, come on! Quincy, come on! Quincy, come on! Quincy, come on! Dobra, berserker, bro! Quincy, come on! O, awesome! Nie wiem, co to jest awesome. Awesome. Czy jak to tam? Dobra, problem jest... Problem, jaki odczuwam, to taki, że jest 36 tura, nie mam drugiej farmy. Nie mam nawet jednego marketu. O, baby. O, baby. Dobra. Czyli opłaciło się wydać 1500, bo żeśmy wsadzili dwie nasze farmuchy. Mamy skilla. Skillem wykerujemy Moaba. Musimy. Czy przypadkiem tam mi po cichutku gdzieś tam taki pan jeszcze nie siędzie gdzieś na grzędzie? Nie bardzo. Nie bardzo tu chce jakiś pan na grzędzie siąść. Nie bardzo. To tego pana gdzieś tu posadzimy na jakimś tanim miejscu. 500. 1000. Kupieli. To powiedzmy za 500 tego pana posadzimy, nie? No to faktycznie dostał miejscówę. Za 500. Kawałek wieży Babel. Za 500 kawałek wieży Babel dostał. Strong i jazda. Budujemy tutaj naszego przyjaciela. W międzyczasie farmy. Dobra, teraz nasz przyjaciel będzie coś dobijał w razie czego, jak coś ucieknie nam, nie? Albo przynajmniej rozbijał jakieś trudne początkowe rzeczy, nie? Myślę, że Lacz Kaliber nam się tutaj też przyda do niego. Przed Moabem. I będziemy liczyć na to, że on tego Moaba zabije jakoś? Nie wiem jak. Bez Deadly Precyżyna. Żeby miał jeszcze Deadly Precyżyna, to te 20 hitów na strzał by coś zrobiły, nie? Już zobaczcie, coś tam robią te strzały, nie? No nic, no najwyżej umrzymy, Boże. Jeszcześmy nie umrzyli w tej Odysei, więc... Więc możemy raz se umrzeć, nie? O Boże, to będzie dramat. Quincy! 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 Quincy, come on, come on, come on! Come on! Come on! Dobra, mamy 1500. Mamy 1500. Co my zrobimy za 1500? Nic.
Nic a nic nie zrobimy za te pieniądze, które mamy. Nic a nic nie zrobimy. Musimy coś zrobić za 1500, nie? Nie wiem co, Subika se postawimy, żeby tu oddał 3 strzały ostrzegawcze. No. 3 strzały ostrzegawcze, tu Subik będzie lepszy. Zrobi 5 strzałów ostrzegawczych. Czy tutaj bumeranga na doczyszczanie? Dobra, zróbmy tak. Załóżmy, że ten bumerang to wyczyści. 1400, jakbyśmy jeszcze trzeci tier mieli, to w ogóle byłby sztos. Come on, Quincy! Bumerang, jedziesz! Co za głupi bumerang! Och, come on! Co za dziad bumerang. Dobra, mamy problem. Houston, mamy problem. Mamy 1500 i generalnie nie wiem, co z tym mamy zrobić. Te 1600, jakbyśmy nie wydali tutaj, to byśmy sobie za 3 koła zrobili overdrive. Albo Blunjitsu, albo nawet Stronger Stimulanta. Tak, wszędzie wydaliśmy po troszku i teraz nic nie mamy. No chyba, żebyśmy zebrali 2 koła szybko na Crossbow Masterka. To dziwne, że on nie może Quincy tych ceramiczków wyczyścić. Jezu, stój. Stój, bo zginiemy, a tu jest ciężki temat. No nie wiem, co mamy zrobić. Jest trudny dylemat, moi drodzy, jest trudny dylemat. Możemy zainwestować w Super Faster Firing i liczyć, że te 7 hitów jego coś zmieni. Licząc, że te jego 7 hitów coś zmieni. Bum, 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 bum. No gdyby się tu teraz rozbił, dobra, i Quincy jeszcze tam 2 wybuchy. No, nie, za dużo tych pinków, ale dobra droga, Maćku, było blisko, seriously, Maciej, chcesz działo postawić tak na chama gdzieś w krzaku, seriously, tak na chama w krzaku jakieś działo, dawaj te banany, bo ja tu muszę szybko działo jeszcze kupić. O, mocne działo. Go! Incoming! Boom! Boom! Gówniane to działo. Ani szybko strzela, ani szybko pracuje, ani na siebie zarabia, nic. Beznadzieja. Co my tu mamy z naszej oferty? Seriously Druida mamy jeszcze. Seriously Druid to jest dobra jednostka, żeby o... Za tani pieniądz waliła w Moaba duży damage. To jest Seriously Druid. Jak dostaniemy pieniądze, to będziemy mieli chyba 1000 na Seriously Dżungle Bonty. No nie, nie będziemy mieli. Ale on tam walnie ze 3 razy, to jest ważne. Zobaczcie, już Moabik ma oczka skulone. Problem w tym, że ten... Nie, my to umrzemy. Nie, ja to umrę, nie. Ja już chciałem mówić, nie, w końcu Odyseja, że Maciej nie umrze. A tu umrze. Maciej umrze. A najgorsze jest to, że tutaj nie ma sela. Więc nie mogę sobie czegoś sprzedać, żeby sobie coś dostawić. Nie. Nawet nie mogę sobie farmy sprzedać. Dobra, musimy rozwiązać te ciężkie puzzle. Co możemy dostawić w tych ciężkich puzzlach? Chymy. 1190. Nie wiem, czy to zabije bigger bomby jakieś. Czy to coś zrobi temu Moabowi. Oczka mu się już płaszczą. Ale to mu się już płaszczyły wcześniej, nie? Ten Quincy tak dupy strasznie daje, nie? Tak miał tutaj tak ostro kierować, a guzik z tego. Miało to być ostre kery. Za dużo tych jednostek nastawiałem, porozbijałem te pieniądze niepotrzebnie na 10 jednostek i teraz płaczę. I teraz ja płaczę. A co by było, gdybym zrobił tak? Szczeloj. O Boże, on z tego pojedyn... On z tych... Ściałeczek to on gówno zrobi z tych ściałeczek. Aczkolwiek starał się. Trzeba mu przyznać, że się starał, chłop. Chłop się starał. Ej, no, że miał Moaba nie mógł zabić. Wysekpicie ze mnie.
Dobra, super, super damage na Moaby. Checked, tak zwane. Checked. Super faster firing. I super faster firing po raz drugi. To musi być to, moi drodzy. Super pota. I boom. Boom, 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 boom. On musi tu zginąć na zakręcie. Już ginie, już. Dobrze, zginął, zginął. Quincy, Quincy, Quincy. O, oh, come on, co to za kolory? Nie widzę, co to za kolory. Come on. 40 życia, come on. 37 życia. Strzelaj, snajper. Strzelaj, come on. Żyjemy. Żyjemy. Ty to, Maciej, masz jednak skill. Wystarczyło dać, ma wszyscy mówią, że ta środkowa ścieżka gówno warta, ha? Tam jesteście gówno warci. Środkowa ścieżka alchemika OP. Środkowa ścieżka alchemika OP. Do 50 musimy wymyśleć, co robimy ze swoim życiem, czyli szybko stawiać farmy, tak zwane. A po 50 musimy wymyśleć main maba, bo będzie krucho. Znaczy nawet nie do 50, do 47, bo to przecież alternaty, to tu zaraz w 47 przyjdą drugie moaby, Boże. Kiedy ja to zrobię, te farmy? Dobra, odbudowała. W 43. Nie. 43 już idzie. Nie, nie, nie. Quincy, strzelaj, strzelaj, Quincy. Ale od tej strony jest dla nas wygodniejsze, bo mamy dobre czyszczenie za Quincym. Więc jest to dla nas wygodniejsze, nie? Bo czyszczenie mamy, no. Przyzwoite za Quincym, nie? Ja bym chciał jeszcze jedną farmę dostawić, już mieć naprawdę spokój. Ja proszę o tą farmę i już wydaję w defensywę. Obiecuję, że już do końca gry ani jednej farmy nie postawię. Obiecuję. I ten jak te ceramiki rozbija, skurkowany. No może byś miał deadly precision, to może byś je od razu zabijał, nie? Te ceramiki, a nie robił taki spam. Zaraz ci to zafunduję, o Jezu. Purplesy, o Jezu, purplesy. Ja się ich boję, tych purplesów. Dobra, uciekły purplesy. Dawaj tutaj deadly precyżyna. Dobra, mamy 20 damage'u per shot. Już się nie boimy ceramików i już te moaby też powinny pomalutku dostać. Teraz może się skupmy na tym doczyszczaniu tutaj. Na tym doczyszczaniu tutaj. Czy coś tu potrzebowałoby jakąś chatę? No to mogłoby dostać chatę, to też mogłoby dostać chatę, więc spróbujmy tutaj jakąś chatę zorganizować u wuja Toma. Nic nie ten. Nic nie ten, a tutaj już wtedy tak, dobra. Tutaj już wtedy tak, spróbujmy tą chatę wuja Toma postawić. Teraz sobie kupimy, teraz sobie zrobimy przerwę. Bo chata wuja Toma w tym momencie nam spowodowała troszkę problemy, więc może bez chaty wuja Toma spróbujemy sobie jakiś popping power tu najpierw zrobić. Te ceramiki troszkę groźne, nie? A na pewno musimy odpalić może jakiegoś skilla i nam to pomoże i wystarczy może taki skill Quincy, overdriving. A, bo my mamy skamo problemy, widzicie? My nie mamy problemów o tako. Z niczym, tylko z kamo. Zatem padnie na Blunjitsu. Skoro mamy problemy z kamo, padnie na Blunjitsu. W końcu Blunjitsu dostanie swoją nagrodę. Ciach. W takim razie będzie musiał też dostać Stronger Stimulanta, żebyśmy... I dopiero będziemy się w chaty bawić, no. Nic nie poradzę, Blunjitsu to Blunjitsu. Właśnie gramy alternaty i stare combo ninja z alchemikiem, zamiast zbudować czwarte tiery i jeść kanapki, to my się tu denerwujemy z turę na turę. Jak jakieś głupie buce, jak tu po prostu można sobie zrobić stare combo i się nie denerwować w ogóle. I się w ogóle nie stresować. Dobra, teraz nazbieramy na main moaba, taki mam pomysł, żeśmy trochę te moaby zwalniali. I zaraz potem wskakujemy w chatę. Bo potrzebujemy kamo dla naszego tak-shooterka, potrzebujemy primary mentoringi i takie tam inne wynalazki, nie? Podnosimy już to i zaraz po tym wskakujemy w chatę. Incoming, no o, i tam Maymabik sobie elegancko będzie pracował, a my będziemy doczyszczać spami. To taki plan był od razu. Taki plan był od razu. Tutaj postawimy chatkę. Mamy już kamo, idziemy teraz w naszą chatę. Do bufowania dżungle drumsy. Teraz sobie, skoro mamy już kamo na naszym tak sprayerze, to zrobimy z niego overdrive'a.
I pamiętam o tym, że mamy niewykorzystany jeden towerek, który zabraliśmy na Odyseję, więc skorzystajmy z niego najpierw. Żeby nie było, że nie wykorzystałem jakiegoś towerka, to już proszę o to, właśnie wszystkie towerki, które wziąłem na Odyseję, zostały wykorzystane. Przynajmniej raz. Więc w cichy sposób udowadniamy, że nasze rozmyślanie i jednostki, które towerki, które zabieramy na Odyseję, są dobre, bo z nich korzystamy. Nie? Bo z nich korzystamy. Teraz damy tutaj sharpshootera. Oh yeah, dokładnie, oh yeah. I teraz jak mamy sharpshootera czwarty tier i rakietnego czwarty tier, to warto wydać training i mentoring. A później zrobimy dopiero overdrive'a. Później dopiero zrobimy overdrive'a. Dobra, mamy mentoring, to czas na overdrive'a. Myślę, że 6-3 się też już nie boimy, mamy działko. Możemy jeszcze dostawić boomera. 7-8 będzie problematyczne, kurczę. Czy tutaj gdzieś boomer by mi wszedł i miał dobrą wizję? Ma całkiem niezłą wizję. Może nie idealną, bo dołu nie widzi, nie? Więc to nie jest idealna wizja, ale nie jest też zła. Ma mostek. Ma zejście za mostkiem. No tutaj ma tylko mostek, to jest problem, że... A nie, trochę przed mostkiem, dobra. Dostawimy boomeranga. Czwarty tier. I mamy wszystko na czwartym tierze. Możemy jeszcze dostawić sobie tutaj naszego standardowego przyjaciela Cleara. I może takiego plecowego doczyszczacza, ale on wtedy bez kamo byłby słaby. To już wolę tutaj jakieś coś za 500 kupić. O, to żem se kupił. Bym se kupił daszek, na którym się bumerang nie mieści, jak on ma grubą dupę. To żem se kupił daszek, to. Maciej se kupił daszek, na którym nie może nic już postawić, bo mu zostały tylko suby i jeden bumerang, nie? To se Maciej kupił daszek. Ale wiecie co możemy zrobić? 80 to jest ZOMG, nie? Maciej ma chytry plan. I tutaj zrobimy tak. Niech to sobie strzela w strągi. Headshot! Headshot! No dobra, teraz jest wielkie pytanie, czy my to 6-3 damy radę. Wygląda easy. Ciekawe, czy na jakiś piąty tier nazbieramy, przydałoby się, nie? Czy ten Glaivelord tutaj byłby taki mocny? Średnio przeciętny. Ten Tagzen już byłby lepszy. Czy ten Otton Crossbow Master byłby nawet. To może poszukamy na Crossbow Mastera. Jezu, co tu się dzieje? O Boże, ile tych mobów tutaj jedzie. Dobrze, że w końcu się Maymap nimi zainteresował. Dobrze. Znaczy my najpierw wiecie co chcemy kupić, nie? Najpierw musimy zabezpieczyć rundę 80. O! Teraz jestem bezpieczny! Nie boję się 80 rundy, moi kochani, nie boję się! Nie boję się, BOOM! 66 też się nie boję. Ale jestem teraz... się nie boję nic! Nie boję się niczego, bo Maciej tutaj ma magiczne guziki, które robią... Pierdziel za niego. No ten Maymap też się nam, nie powiem, tutaj przydaje. BOOM! Widzieliście to? Zrobiłem BOOM i zginęło kilka moabów. Nie boję się, gdy ciemno jest, bo wiem, że First Strike ratuje mnie. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Dobra, szczerze to boję się 7-6, 7-8. Szczerze. I mam modlitwę, BOOM! Żeby mieć do tego czasu jakiś piąty tier.
Jeden chociaż. Jeden chociaż darta. Albo tak zone. Ale to jest ten moment, moi drodzy, to jest ten moment, że zrobimy w końcu Odyseję, na którą nie wydam ani trochę manki momony. Dobra, boom. Się będę szczypał, od tego mam first strike, on ma być na 80 gotowy, w 73 se mogę jeszcze strzelać. Jezu, 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 co tu biegnie? Oho, tam dwa BFB zasuwają, jakby się first strike przydał teraz. Ale zaraz będzie, one se pomału będą podchodzić, pomalutko, pomalutko i robimy BOOM! Uj, tylko jeden dostał. Uj. Trzeba było poczekać, aż jednego rozbijemy i wtedy walnąć. Byśmy zabili drugiego i zabili spam z pierwszego, ale dobrze, to też okej. Okay. Bo naraz nas nie zaatakowały wszystkie balony. No, 24-100. Crossbow Master, let's go. Let's go! Baby, let's go! Boom! Nawet nie wiem, co tam było, ale dostało first strike'iem. I się aż runda przewinęła, nie? First strike OP. Moi drodzy, first strike OP. Ej, dlaczego Mamap tu nie działa? Aha, bo on ma tam 16 tych. 16 BFB. Ojeju, 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 ojeju. Dobra, boom. Och, jak fajnie zginęło dwa. Dobry first strike, dobry first strike. Dobry first strike. Podoba mi się, podoba mi się, podoba mi się. No, jeszcze 200, jeszcze 100. Jest, Crossbow Master. Crossbow Master. Crossbow Master. Powinno być ok. Zomga zabijemy first strike'iem po prostu. Że to są alternaty, to będzie pancerny zomg, więc nie wiem, jak się przekłada damage z pancernego zomga. Czy jest jak w Battlesach, że trzeba go trochę obić, czy nie? I ile go trzeba obić? Więc go trochę obijemy. Trochę go obijemy, ale najpierw sobie walniemy tutaj. O Jezu. Pancerne te BFB. Prawie nie oberwało. Prawie to nie oberwało, dziadostwo. O Jezu, Jezu, ile tego biegnie tutaj. Nie. Zabij to, Maćku, zabij. 7-8. No tej rundy się boimy. Tej rundy się boimy. Dobra, już sypniemy deszczem. Sypniemy deszczem, a na drugi spam sypniemy ten pierwszy skill. No, dawaj. Dawaj dzbanki. Gdzie są dzbanki? To były dzbanki? Takie słabe? Są dzbanki, poszły dzbanki. 7-9! Teraz wam pokażę numer specjalny, związany z 79 falą. Czekamy, aż cała wyjdzie. Dopóki nas nie ciśnie, to jest dobrze, więc czekamy, aż wyjdzie cały spam. Nie mogę już first strike'a niestety odpalić, bo wiecie, rozumiecie. Co tam z tyłu jedzie, że ten... Boom. Co tam z tyłu jest? Tam musi być ZOMG numer 1. Tam musi być ZOMG. Fu! Pierwszy ZOMG zdech. No ale teraz nie mam drugiego first strike'a, zaraz, jak nie mam. Przecież wziąłem sobie dwa suby na wycieczkę. Tu. Wziąłem dwa suby na wycieczkę, moi kochani. Idą dwa ZOMG, o Jezu. Dwa ZOMG, BOOM! Brzż. Jeden ZOMG zdech. BOOM! Brzż. First strike! Easy, moi drodzy. Ez! Zasłużone 200 manki momony, zasłużona insta manki, zasłużone 25 pucharów, zasłużona... Czy te insta manki to chyba nawet nie miałem, więc podwójnie się z niej cieszę. Tak, nie miałem, więc podwójna radość z insta małpki, której nie posiadałem. I tak oto, skończyliśmy Odysejkę kolejną Odysejkę. Nie zginęliśmy. Mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się. Siemanderko i do zobaczenia na Vorteksie. Elo!